Dziś jestem w Kinie Elektronik. Za chwilkę z moim gościem porozmawiamy o filmie, który może nam naprawdę nieźle namieszać w głowie. Moim gościem jest Joanna Sawicka ze Spektatora. Porozmawiamy o bardzo strasznym, śmiesznym, surrealistycznym filmie. Tak, reality to film na pewno śmieszny, jest to na pewno komedia, na pewno jest tam bardzo duża dawka surrealizmu i bardzo duża dawka absurdalnego humoru. Reżyser tego filmu, Quentin Dupieux, jakby jest bardzo konsekwentny w tym, co robi. Jest to jego kolejny film, który porusza się właśnie po takim przestrzeni surrealistycznej i tutaj możemy właśnie w związku z tym trochę nawiązań do Buñuela znaleźć, ale też serwuje nam pewnego rodzaju łamigłówkę. Historia, którą zobaczymy, której nie chcę zdradzać, bo treść jakby filmu nie jest tutaj, myślę, najważniejsza, żeby jej opowiadać, natomiast ważne, żeby się wkręcić w historię, a właściwie w kilka historii dość pokrętnych, dość dziwacznych, bo właściwie cały film balansuje gdzieś tam na granicy rzeczywistości, snu, rzeczywistości, filmu i w obrębie takiej właśnie sennej poetyki porusza się. A łamigłówka dlatego, że wiele skojarzeń możemy mieć oglądając ten film do filmów Davida Lyncha. Co prawda nie jest to film mroczny absolutnie i tak jak wspomnieliśmy, jest to komedia, natomiast właśnie to poszukiwanie sensu w tym filmie jest takim wątkiem, który wciąga nas tą historię i próbujemy ten sens gdzieś tam znaleźć. To, co myślę, że też jest ciekawe w tym filmie i to, co reżyser gdzieś tam próbuje zrobić, to przełamać takie nasze widzów podejście do oglądania filmów. Jakby próbuje nas trochę właśnie w inną stronę skierować, próbuje nam przełamać pewne stereotypy i pewne schematy myślenia, na przykład w kinie linearnym, jakie występują. On to absolutnie burzy, jakby wyburza nas z tego rytmu i zaprasza nas do właśnie dość szaleńczej zabawy. Czyli prawdą jest, że zrobicie nam burzę z mózgu w głowie po obejrzeniu tego filmu? Dużo się tam będzie działo? Będzie działo się dużo, natomiast każdy ten film odbiera po swojemu. Kluczem jest to, żeby po prostu wejść w tą historię jakby i po prostu bawić się nią, bawić się tymi gatunkami, które się gdzieś tam pojawiają i nie podchodzić zbyt serio. Jeśli widzowie nie mieli do czynienia z tym reżyserem, to może powiedzmy, bo on jest młodym, tak naprawdę muzykiem, jest DJ-em. Quentin Dupieux gra muzykę elektroniczną pod pseudonimem Mr. Oizo. I jest tutaj dość uznanym muzykiem. Można posłuchać sobie jego utworów również, chociażby na YouTubie, jeśli ktoś ma ochotę. Teledyski są równie szalone jak i film, ale widzowie polscy mieli okazję już poznać się z tym reżyserem, ponieważ kilka jego filmów można było w Polsce zobaczyć. Najbardziej znanym, takim absolutnie kultowym filmem i takim, który właściwie wyniósł go, ugruntował pozycję może jako reżysera, był film Mordercza opona. Jak sam tytuł wskazuje, nie był to zwykły film, bo bohaterem głównym była opona o imieniu Robert. I taże opona właśnie próbowała wysadzić na cały świat właściwie i tyle. Kolejnym filmem, który w Polsce można było obejrzeć kilka lat temu, był film Wrong. I tutaj też jakby kilka elementów wspólnych możemy odnaleźć, które też znajdziemy w reality. Natomiast dla mnie bliższym reality jest jednak Mordercza opona i jakby myślę, że ten kult, który się wokół tego filmu i reżysera urósł, jest właśnie głównie z tym filmem związany. I tutaj w reality mamy ten smaczek. Jeden z krytyków pisał, że tak jak na Morderczej oponie śmieliśmy się w środku, tak teraz przy reality śmiejemy się na głos i mam nadzieję, że widzowie poczują właśnie tego ducha i będą również się na głos zaśmiewali. Czyli co, zapraszamy, a teraz przedsmak tego, czego można się spodziewać na tym filmie. I'm sorry, listen to me, you can't watch this. You can't watch it now. This film doesn't really exist yet. What's happening? I'm confused.
She gently falls to sleep, and her nightmare begins. What are you doing? Where are you going with that? I'm going to watch the day. I'm gonna go crazy. We need to talk. I think we're the same person. I'm speechless. My brain is in my socks, as they say. There you go. Enjoy the movie. What kind of movie is it? Is it funny or more romantic? I'm not allowed to answer that kind of question, ma'am.